Ale ja jestem dzisiaj zmęczony. Ale to zmęczenie totalnie nie wynika z tego, że nic nie robiłem. Tylko to zmęczenie wynika właśnie z tego, że robiłem bardzo dużo. Jest to z jednej strony zmęczenie, z drugiej strony jest to niesamowita satysfakcja z tego, co udało mi się dzisiaj zrobić. A jeżeli chcecie zobaczyć, co udało mi się zrobić, to koniecznie wbijcie na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam, pomijając już fakt, że wbiliśmy 70 tysięcy subskrypcji, za co wam bardzo dziękuję i gonimy bardzo szybko z Szczypson Plusa, no to wrzuciłem tam film. Wrzuciłem tam film, ale nie byle jaki film, ponieważ zauważyliście, że po raz pierwszy trzymam tablicę z prawej strony, nie z lewej? W sumie dla was to jest lewa. W każdym razie zapraszam was na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam wrzuciłem kolejny film produktywny. Wrzuciłem go na tyle szybko z tego powodu, że widziałem, że po prostu oczekujecie filmu, że chcecie film, ponieważ film z dogrywania się do piosenki Paliona wam przypadł do gustu, więc uznałem, że przycisnę i zrobię film. I zrobiłem kolejny film, postaram się na najbliższych dniach wrzucić kolejny. Oczywiście nie będzie to daily, tak jak już mogliście zauważyć, nie wrzuciłem tego dzień po dniu, tylko tam był jeden dzień przerwy, ale to po prostu dlatego, że ten film jest na tyle wymagający, że nie da się go zrobić po prostu w jeden dzień. To jest po prostu niemożliwe. Ale możliwe jest wrzucanie daily contentu tutaj i daily contentu na plusa, więc serdecznie was zapraszam na plusa, ponieważ tam również bardzo fajny film. Ogólnie dzisiaj, kurczę, same fajne filmy. Nie wiem, jaki będzie ten film dzisiaj, bo nagrywam go teraz dopiero, ale na plusie wrzuciłem filmik, który jest troszkę bardziej pomontowany, jest z Jagiełłem, więc zapraszam, bo Jagieł wraca na kanał. Kto pamięta Jagieła? Przyznaj się, czy pamiętasz Jagieła? Jeżeli pamiętasz Jagieła, to, to wbij na plusa i wbij się do niego na kanał, zobaczy, jak chłopak wrócił, bo no, nagrał film pierwszy zresztą ze mną, więc macie tyle contentu dzisiaj. Ja się sunę, macie tak. Macie film na kanale Filip Szczypka, macie na moim plusie film, macie film na kanale Jagieła i macie film tutaj u mnie na naprawdę teraz to oglądacie. No i nie wiem, jeszcze może TikToka, nie wiem, żartowałem. Nie mam już na to dzisiaj sił, nie zrobię tego totalnie. Ale w dzisiejszym odcinku, jako że jestem w tym trybie produktywnym i mam totalnie dużo sił na to, żeby produkować, że tak powiem, filmy. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj nie powinienem walnąć jakiegoś maratonu 300 filmów. Jestem sam na serwerze na szczęście, więc pójdę się szybko przespać. Ale jaki plan na dzisiejszy film, widzowie? Dzisiaj plan jest bardzo, bardzo prosty, ponieważ dzisiaj prankujemy Yetiego. Dzisiaj sprawię, że pożałuję wszystkiego, co zrobił, ponieważ dzisiaj mam taki plan, żeby wysadzić mu co nieco, ale nie wysadzę tego mu ja, wysadzą mu to creepery. O nie, dlaczego poszedłem spać? O Boże, nie, to najgorzej, co mogłem zrobić. Nie, dobra widzowie, bo wiecie, co ja chciałem? Chciałem pójść do tej jego bazy i zgarnąć mu jak najwięcej creeperów do środka, do tej bazy. Mu po prostu wszystkie zebrać w jedną kupę, tak żeby po prostu jak on wejdzie, to wchodzi i te creepery robią pum, wiecie, wybuch ostateczny, że tak powiem, nie ma nic, więc lecę tam. No nic, będę musiał poczekać na noc, może ewentualnie, wiecie co, poszukam znaczników jakichś, bo skoro i tak mamy dzień i muszę czekać, to nie będę tam stał jak głupek, tylko poszukam znaczników jakichś, ponieważ przydałoby się nazwać te znaczniki jakoś tak, żeby później nazwać te creepery, żeby one nie znikły, bo wiecie, bo jeżeli creeper, jeżeli potwór nie ma znacznika, to on może zniknąć i to jest bardzo niefajne wtedy, bo my się nastaramy, a ostatecznie przyjdzie Yeti i nie będzie żadnych creeperów, więc trzeba uzbierać jak najwięcej znaczników. Ja gdzieś tutaj miałem znaczniki, nie wiem już gdzie je chowałem totalnie, ale gdzieś miałem, no i nawet całkiem sporo ich chyba było. Więc może gdzieś się tu znajdziemy zaraz. My jakieś znaczniki, halo, co tu węgiel robi? O, dorzucę. A, to jest to od Milki, co dostałem, to nie. To tutaj trzymam takie rzeczy chyba cenne, takie prezenty. O, tu jest, tu są prezenty. Ej, to serio, są same prezenty. Oświetlasz moje, patrzcie, widzicie? Co jest grane, same prezenty tu mam. Dobra, gdzie są te znaczniki? Dobra, tu są znaczniki, okej, okay, 12 znaczników. No to całkiem kurczę sporo, wydaje mi się. Ale wydaje mi się, że możemy tu znaleźć jeszcze jakieś. Coś tak czuję. Wydaje mi się, że też moglibyśmy pójść do villagerów z nimi wytradować, bo wiem, że któryś miał taką opcję tradowania i wydaje mi się, że jest szansa na to, że uda nam się zdobyć tych znaczników o wiele więcej, chociaż 12 znaczników to jest to już jest totalnie naprawdę całkiem sporo. Więc wydaje mi się, że z tego już będziemy w stanie tutaj co nieco małe zrobić, ale jeszcze zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja z tymi wieśniakami. Który ma znaczniki? Ten ma znaczniki. 15 emeraldów na chilku to ogarniemy. Ty jesteś ten, czyli ty masz, czyli może być jeszcze lepsza oferta tego, bo tu jest chyba, o, ten ziemeczek, a, ale on jest w ogóle niewyekspiony, okej. Okay. Czyli chyba tylko tamten ma te znaczniki, no ale zawsze coś, fajnie, że je ma, więc zróbmy tak, ogarnijmy sobie, tutaj nie ma żadnych znaczników, okej, okay, idę szybko po emeraldy, bo ja na pewno emeraldów troszkę mam, tak mi się wydaje. Przynajmniej miałem ich, kurczę, w sumie nie, już nie wiem, gdzie są te emeraldy wszystkie, tak szczerze przyznam, nie wiem totalnie, gdzie ja to wszystko posiałem, ale, ale okej, okay, dobra, sprawdźmy, czekajcie, gdzie mam te cenne rzeczy, tu jest emerald jeden, o, to już mamy, jesteśmy o krok do przodu, tu jest moja cenna skrzynka, szybko ją sprawdźmy, czy tam przypadkiem nie ma emeraldów. Jeden? Coś mi tu nie gra, widzowie. Ja miałem emeraldów zdecydowanie więcej. Tylko gdzie ja je wszystkie dałem? Totalnie nie mam pojęcia, serio. Nie pamiętam, gdzie ja emeraldy wszystkie posiałem.
Ej, aż mi jest smutno, bo ja ich miałem, naprawdę dużo ich miałem. To aż jest przerażające, że tak mało tego mamy. No i w ogóle ja dalej mam to niezogarnięte. Kurczę, muszę to zrobić, bo przecież ja nie mam w ogóle teraz jak wexpić tych emeraldów przez to. Dobra, wiecie co, mam jeszcze jeden plan. Sprawdźmy, ponieważ... kurczę, pamiętacie jak ja zabrałem to złoto od Yetiego? Ja go gdzieś schowałem chyba, nie? Tylko gdzie ja to schowałem? Totalnie nie mam pojęcia, gdzie ja to schowałem. Dobra, pamiętam! Pamiętam, widzowie! Przypomniałem, musiałem wejść na film, zapomniałem, gdzie ja to ukryłem. No przecież, kurczę, no jak, gdzie mogłem to ukryć, jak nie w wieśniakach? No przecież, tam było na pewno trochę emeraldów, to skorzystamy z tego trochę. No i ja nie mogę, ej, to tak dobra kryjówka była, że ja sam zapomniałem, że ja to tu schowałem, nie? To jest niesamowite, to mi się jeszcze nie przydarzyło. Ale patrzcie, tu jest skrzyneczka, no i jest, i tu emeraldów mamy w... Masa emeraldów. Ej, to jest tak dobrze ukryte, serio, to jest cudownie ukryte. Tylko te wieśniaki, ej, co wy tu robicie, wariaty? Nigdzie nie wychodzicie, co wy robicie? Dobra, mamy emeraldów sporo, teraz jesteśmy w stanie tam naprawdę zdobyć masę tych znaczników, więc ja lecę z powrotem. O, tu, myk, 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 szybki wlot do domu, łup! Ale wjechałem! Jak do siebie, bo jestem u siebie, dobra, no nieważne. Nieważne, idziemy wytradować jak najwięcej znaczników. No wydaje mi się, że tak, kurczę, mamy już ich 12, więc to już jest całkiem sporo, tak mi się wydaje. No ale możemy jeszcze, wiecie, możemy jeszcze zrobić taki myk, że rozmienimy to wszystko. Oj, sporo jest tych znaczników. Zróbmy tak, chcemy to. No i załóżmy, że jak mam 12, no to kurczę, ja wątpię, żebym miał 12 creeperów w ogóle zdobył. Ej, tak realnie na to patrząc, ja nie zdobędę nawet 12 creeperów, to po co mi więcej znaczników? Zmarnuję tylko emeraldy chyba. No, jakby mi brakło, to ja sobie przyjdę po jeszcze. Ale zwaliłem ten czas, naprawdę niesamowite, no ale i tak mamy dzień, więc nie znalazłem żadnego creepera. Jedyne co bym chciał zrobić, to schować teraz te rzeczy. Kurczę, no. Ale głupio. Przecież 12 znaczników, jak tak sobie teraz pomyślałem, to jest na tyle dużo, że nie ma szans, żebym ja tyle creeperów tam znalazł. To one się chyba nie respi się aż tyle creeperów, żeby była w ogóle taka możliwość, żebym ja tyle znalazł. Nieważne, sprawdźmy w takim razie, znaczy zróbmy z tego znowu bloki. Tak, okej. O, no, ale żebym pokazał, tak, o. Mamy, 3 nam zostały, okej. Odłóżmy w takim razie tutaj te emeraldy wszystkie. Ja sobie to przywłaszczam, ja to mam gdzieś, nie oddaję tego Yetiemu. Zabieram wszystko, co tam jest i tyle, koniec tematu. Dobra, musimy czekać na noc, więc ja lecę w stronę domku Yetiego po prostu. Jak będzie noc, to zajmiemy się tym zbieraniem tych creeperów, no bo innej opcji póki co to ja, szczerze przyznam, nie widzę. Okej, widzowie, jesteśmy tutaj. Widzę creepery już, więc musimy się nimi zająć, z tym, że jest mały problem, który nazywa się inne moby. I boję się, że jeżeli będzie tutaj taka sytuacja, to te wszystkie moby się na mnie będą rzucać właśnie i ja nic tutaj nie zrobię, a jedynie zginę i najbardziej szkieletów w sumie boję. No ale dobra, ogarnijmy to jakoś, zabierzmy. Ja w ogóle nie nazwałem tych znaczników, teraz tak zrozumiałem, ale ja chyba mogę po prostu name tag, tak po prostu kliknąć i on się już nazwie chyba, tak mi się wydaje. Dobra, chodź tutaj, ty creeperku, ty się zostaw mnie. No, dobra. Creeperek, chodź, nie wybuchaj, chodź. Kurde, zostawcie mnie! No nie wytrzymam, zginę tu. Dobra, bije się tam, ten zombie się leje z tym szkieletem, więc fajnie. Niech idzie za mną ten creeper, niech tam się dokończy całe to torturowanie. O, kurde, creeper, nie wybuchaj! Nie, no dlaczego ty to zrobiłeś? Straciliśmy jednego creepera. Smutna informacja, ale prawdziwa. Trzeba iść po kolejnego. W drugą łapę biorę sobie te chleby od razu, bo przecież nie wytrzymam, jak ja będę musiał co chwilę zmieniać to. Dobra, tu jest Krypcio, chodź tu. O, są dwa nawet. Chodź tu, drugi też. Chodź. Dobra, zapraszam tu. Zapraszam. Ej! No zapraszam. Kurde, co tu robi wiedźma? Co tu robi wiedźma? One normalnie się nie respią. A teraz nagle jest. Zapraszam tu za mną. Jeden z drugim, dobra, świetnie. Nie no, znowu szkielet. O, spadł tam gdzieś, dobra. Chodźcie. O, trzeci, ja nie mogę, ale nagroda w tym momencie. Zapraszam. O kurde, ty wariacie. Zostaw mnie. Nie no, goni mnie ta wiedźma, to jest najgorsze. To jest, pajak rzuca, pajaka jest zawzięta. Jaka jest, kurcze. Nie no, nie wytrzymam, wysadziła mi creepera, ty. No kurde. Nie wytrzymam, jeszcze ten szkielet, kurde, jak mu zaraz wywalę bombę. Zostaw się mnie, nie no, wybuchnie. Nie wybuchnie. Dobra, ja nie mam łuku, znaczy nie mam strzału. Dawaj mi strzałę jedną, bo ja potrzebuję, żeby wyjaśniać takich jak ty. Jest, w końcu, dobra, możemy to robić, dobra, chodź tutaj. Creeperku, kochany,
Dobrze, że ja nie zużyłem na ich tych name tagów, bo by był dramat jakiś. Oj, chodź tu do góry. Zapraszam, no. Dobrze, dobry pies, zapraszam. Zapraszam tutaj. O, ale miły creeperek, ale mi... Dobra, przepraszam za ten krzyk, ale lekko się wystraszyłem. Chodź, creeperku. Chodź, sympatyczny creeperku, chodź. Nie, on mi tam wybuchnie, na 100% mi tam wybuchnie, po prostu. Ja już to widzę, jak on tam po prostu przychodzi i po prostu dostaje, wiecie, strzał jest od razu, nie? Dobra, przekopmy się tutaj, żeby mieć łatwiejsze wejście. To się, kurde, nie uda. Chodź tu, wariacie. Chodź tu. Dzień dobry. Chodź. Zaprowadzę się do środka. Teraz to się uda. No chociaż jeden creeper na bank będzie. To o tyle dobrze. Tu zapraszam do środka. Nie bój się. Tutaj tylko będziesz musiał się wysadzić. To nic takiego. O kurde. Dobra. No, nawet fajnie, że tutaj tak... O, patrz. Ale triki jak za friki, kurczę. Teraz tu murowanko. Pyk. Ale go ograłem, co? Jak tam wygląda sytuacja w środku? Wariacie? Gdzie jesteś? Tu jesteś, okej. Teraz tak, name tag. Zamieńmy sobie tak. Zabierzmy tą wodę. Teraz tak. Dobra, trzeba jednak nazwać name taga, się dowiedziałem teraz. Dobra, tu mamy te. Widzicie to? Ja nie mogę, ale... O nie, tu jest obraz. Kurde, jakim cudem bym je widział za tym obrazem? Ja się popłaczę, kurde, nie udaje mi się zrobić pranka nawet tak na Yetim. Ty, no ale wszystko wysadziłem, ja nie mogę, dobra, no już widać, że tu byłem. No to niezły ze mnie jest tu, kurczę, zbroje leżą. Ja pierniczę, ile wiader. Dobra, no to czekajcie, robimy tak, bierzemy to wszystko. Odkładam to wszystko tutaj. Jakby co, to nie byłem ja, widzowie. Jakby co, to nie jest moja wina tutaj, że takie coś się wydarzyło. To już tak było, okej? Umówmy się, że to już tak było. Wydaje mi się, że nie będzie nikt jakby polemizował z tym. Jak dla mnie to wygląda lepiej niż wyglądało. Serio. Nie no, nie wytrzymam, jeden creeper tylko. No nie potrafiłem nawet jednego creepera tam utrzymać, to jest niemożliwe, że ja tam 12 zgarnął. To się nie uda, widzowie. Dobra, chociaż jednego creepera tam zakopię może. Tylko, gdzie jest creeper? Tam jest creeper, dobra, idziemy po niego. Chodź tutaj, wariacie, tutaj trzeba sobie Jak koń cudem on mnie zauważył tak szybko? Jak to się stało? Dobra, TAK! Nie wiem, co ja krzyknąłem w ogóle, nie? Ale to jest najstraszniejszy odcinek w moim życiu. Nigdy się tak nie bałem. No, kurde, to jest jakieś nieporozumienie, ty. Dobra, jeszcze raz, jeszcze jedno podejście. Kurde, no skąd ty masz miecz? Nie no, zabiję mnie zaraz. Jakim cudem, skąd on ma miecz? Nie wiem, co tu się dzieje. Nie, to jest jakieś nieporozumienie. To się nie dzieje naprawdę. No tu po prostu jest jakiś cyrk. No po prostu cyrk. No po prostu to jest niemożliwe, że... patrzcie, ile ich leci. Kurde, nie wytrzymam. Spaduwa. Ja muszę mieć flame'a na tym łuku, bo nie wytrzymam, jak ja tu nie będę ich palił. Dobra, tu. Po kolei znikamy. Ja już się dzień robi, to ja zaraz nie znajdę żadnego creepera, bo mi wszystkich wyginą. A nie, one się nie palą na szczęście. To dobra, nawet nie dawajcie mi ten dzień, jak już, kurczę, znikną te zębiaki. Dobra, mamy to. Okej, okay, i teraz tak. Gdzie jest jakiś creepcio? Dziękuję bardzo, widzowie, za zdrowie w komentarzach, ale ja bym chciał znaleźć creepera mimo wszystko. Bo zaraz... O, jest, chodź, tu widziałem cię, chodź. Tak, jesteś moją ostatnią deską ratunku, błagam. Pomóż mi zrobić chociaż tego pranka ty, co? Mam taką nadzieję, że żeby się to udało, co? Byłoby miło, byłoby fajnie, zapraszam. Chodź. Wszystko będzie git, wszystko będzie... Chodź, gdzie idziesz? Tu zapraszam, tu. Dobra, to się uda, czuję, to jest w kościach, to czuję, że to się już teraz udaje. Teraz już mam plan, już trudno, jeden creeper będzie tylko, ale zawsze coś. Tu już się nauczyłem, że tutaj jest niebezpiecznie, tu trzeba uważać. Okej, okay. O, dokładnie, trzeba było szybciej ruchy zrobić, zanim ci wyjdzie zza winkla. Dobra, zapraszam do środka. Ja mam plan, chodź, nie bój się, i tak wybuchniesz. Zrobisz to, co chcesz i tak zrobić, więc spokojnie, tylko troszkę później. Musisz się troszkę poczekać. Dobra, tu, teraz tak, szybko, robimy tak. Jeden. Kurde!
Gdzie on jest? Dobra, idzie. O! Ale się wystraszyłem już, nie? Myślałem, że wybuchnie. Dobra, tu. Robimy tak. Chodź tu. A! Jest! Udało się! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Nie wyjdzie stamtąd, ty śmieciu! O kurde! Ty, nazwałem go jeszcze, co? Nazwałem go! Aha! Udało się! Udało się! Jest creeper nazwany! Dobra! Wszystko sukcesem zakończone, widzowie! Akurat dzień się skończył, jeden creeper, ja więcej nie chcę! Więcej creeperów ja nawet nie dałbym rady! To po prostu byłoby nie do zrobienia! To jest niemożliwe! Dobra, widzowie, ja wracam z powrotem! Koniec! Koniec już tego! Koniec tego dobrego! Nie chcę już słuchać o creeperach! Już zaspokoję swoją potrzebę zabawy z nimi na najbliższy rok! Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie! Jeśli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę! Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19! Przypominam o plusie, o kanale vlogowym i film u Jagieła jest również, więc zapraszam, wrócił na kanał, zobaczcie jak mu tam idzie. Pozdro, widzowie, do jutra. Elo.